Witam Was serdecznie. Dzisiaj na serwisie mamy starą drukarkę atramentową wielofunkcyjną HP F40, słuchajcie, 1.72. Jest to drukarka, która obsługuje tusze 21 numer i 22, bardzo popularne, ale ona bardzo długo stała. Drukuje puste kartki. Zobaczymy, czy sam atrament w strzykawce i wihajster do ciągnięcia nadmiaru powietrza bądź też wyssania tego atramentu spowoduje, że będzie lepszej, że w ogóle będzie drukował, czy nam się po prostu uda napełnić i skutecznie, czyli żeby drukował. Chodźcie, zobaczymy. Zrobimy to z rana, bo dzisiaj jak zawsze jest sporo tego wszystkiego. Ja Wam pokażę. Jest tu kartka zadrukowana i zrobimy tylko kserokopię. Zobaczycie, że ten wkład jest całkowicie pusty. On tam gdzieś tam brudzi, bo ona bardzo długo stała, czyli rolki pewnie będą brudne, ale spróbujemy spowodować to najszybciej, jak się tylko da. Najskuteczniej, jak tylko potrafię, żeby udrożnić ten tusz. Najpierw go oczywiście wcześniej napełniając, ale zobaczmy, jaki będzie efekt. Słyszę, że lampa chodzi, ale momencik. Poza tym, że brudzi, bo tam rolki są pofumflane, kartka była brudna, ale nic poza tym nam nie wydrukuje. Czyli brak koloru czarnego. To, co jest tu opisane, to jest po prostu kartka wzięta z odzysku od czegoś tam innego. Rolka brudna przez długi czas stała, gdzieś tam ściekła atrament i obrazuje na tej kartce. To jest do wyczyszczenia. Natomiast chciałem, żeby było to, ale tego nie mamy. Dobra, no to co, zabieramy się, słuchajcie, i zobaczymy, jaki będzie efekt na zielony kart i kreskę. Tuż, numer, jak wspomniałem, mam numer 21. Całkowicie. Zobaczmy, czy cokolwiek odbija, ale prawdopodobnie nic. 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 Dobra, no to teraz tak. Ściągniemy delikatnie naklejkę, dorwiemy się do otworu, wtłoczymy gdzieś w granicach, ja tak na sam początek, bo nie wiadomo, jaki będzie efekt, tłoczę około 5 ml, 6, nie więcej. Przedostawać się, na razie tutaj nic nie przedostaje, nawet nie odbija, zobaczcie, coś tam brudzi, plami, ale na pewno wydruku nie będzie. Umieścimy to w klipie i spróbujemy. No, idzie, widzicie? Tam w samej szyjce, mam nadzieję, że coś zauważycie, przedostaje się ten atrament. Czyli podciśnienie spowodowało to, że ten atrament gdzieś tam ścieka z głowicy. Dobra, ostrożnie, żebyśmy się nie pobrudzili, bo może strzelić. Dobra, i teraz tak. Wypniemy z tego wihajstra naszego. W tym momencie mamy to brudne i zobaczmy, jaki będzie efekt. Zobaczcie, jaki jest teraz. Może to nie jest zadowalające, ale nadzieja jest. Dobra, poczekajcie. Jest lepiej, ale ja mimo wszystko, słuchajcie, spróbowałbym jeszcze raz, wsadzę go jeszcze, żeby jednak na całej długości dyszy ten atrament się przedostawał. Dobra, myślę, że to by wystarczyło. Nie chciałbym się od rana obrudzić, ale dobra. No jest, niby na całej długości dyszy. No to teraz nam nie pozostaje nic więcej, słuchajcie, jak zrobić test. Pamiętajcie, że trzeba będzie uważać na tą stronę elektroniczną. Teoretycznie przez tą dyszę powinien już się przedostawać nalany atrament. No to zobaczmy. Kartka jest z marszu. Powinno nam coś takiego wydrukować, jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, ale sam jestem ciekawy, nie wiem, co z tego będzie. Pomijając to, że ta drukarka dość sporo stała, jest to zamiennik dość mocno wyschnięty. Czy to podciśnienie spowodowało to, że ten atrament jakoś się wydostanie? No zobaczmy.
No i całkiem, powiem Wam szczerze, przyzwoicie. Poza tym, że brudzi, ale to wymaga wszystko... To wymaga wszystko przeczyszczenia rolki. Ale jeżeli chodzi o czarny, było, słuchajcie, no tak, nie? Nic. Poza tym paskiem brudnym. Kopia. I to jest tego ksero, zobaczcie. Oryginał. Oryginał, kopia. Z tuszu, który stał bardzo, bardzo długo. Czyli, zobaczcie, ten wynalazek zdaje egzamin. Myślę, że zdaje egzamin. Drukarka stała bardzo długo. Sami widzieliście, że dostałem dwa razy nadmiar powietrza, przerzuciłem atramentem, trochę się ubrudziłem, ale gdybym miał rękawiczki, pewnie by tego nie było. Oryginał, kopia. I na czarno drukuję. Z kolorem może zrobić to samo, natomiast będzie trochę ciężej. Tutaj pozostaje tylko wyczyszczenie rolki. Drukarka, która stała bardzo długo, drukować znowu będzie. Nawet nie wymieniłem atramentu, nawet tej całej głowicy z atramentem, by trzeba było kupić ją za jakieś 30, może 40 zł, zależy od dostawcy. Wystarczyło napełnić i oddessać. Klip 19 zł gdzieś na Allegro znalazłem. Załatwił całkowicie sprawę. Dziękuję za Wasz czas. Z każdym wkładem możesz tak przetestować i zmniejszyć sobie koszty drukowania. Podeślij treść dalej, subskrybuj kanał i łapka do góry, bo to się niesie dalej. A jak mamy zaoszczędzać swoją kasę i inwestować ją dalej, żeby zarabiać, to na najprostszych rzeczach zaoszczędzimy najwięcej. Pamiętajcie o tym, moi drodzy. Ja uciekam dalej do działania. Dziękuję, do jutra. Cześć.